Panie prezesie, wegańskie, bezglutenowe, bez laktozy, kwaśne, słone. Tych sposobów na produkcję może być mnóstwo. Właściwie, kiedy pan zaczynał, to pewnie nie był pan w stanie sobie, nikt nie był w stanie sobie wyobrazić, na ile sposobów można tutaj się cieszyć lodami. Czy to jest to, co rozumiemy, jako nazywamy innowacją w tej branży? Ile energii państwo, czasu, nakładów poświęcają na rozwój technologiczny? Dużo, dużo czasu się poświęca. Mamy dział rozwoju, dział jakości i w ogóle nasze hasło. Jakość, jakość i jeszcze raz jakość. I tu a propos wegańskich chciałem dodać i powiedziałem słowo rodzinnie. To zainspirowała nas nasza córka, czy moja córka, która jest wegetarianką i sama, wiadomo, te czy inne produkty nie konsumuje. No i robiliśmy oczywiście dosyć duże próby i długie. Jest pewna grupa odbiorców, która z chęcią, po innych nie może z racji swoich przekonań. Natomiast bezglutenowe to my już bardzo długo produkujemy lody. I wszystkie lody nasze są bezglutenowe. Także też byliśmy jednymi z pierwszych. No jesteśmy innowacyjni. No tak jak wspomniałem, proszę sobie wyobrazić, że nasz zakład nie jest małym zakładem, ale nie jest to moloch. I w związku z tym my kiedyś taki wieloletni pracownik, który jest już na emeryturze, mówi: szefie, myśmy pożenili rzemiosło z przemysłem. Bo proszę sobie wyobrazić, że u nas te 200 ton owoców ręcznie jest obieranych. My, jak przychodzi listopad, grudzień, na przełomie listopada, grudnia wyciskamy ponad 100 ton cytryn. Normalnie cytryny się wyciska. Nie używamy kwasku cytrynowego. Także jest to takie trochę, nazwałbym, inne. Ktoś powiedział mi, jeden z kolegów z branży, mówi: ty nienormalny jesteś, w cudzysłowie. Mówi: kto to robi? Koszty pracy i tak dalej. Kiwi na przykład obierane jest ręcznie i tak dalej, i tak dalej. Panie prezesie, to ja pana upewniam, że to jest dobra droga, bo jestem konsumentem akurat tych lodów i to się czuje. Proszę koledze powiedzieć, że błądzi. Dziękuję, no ale on o wyniki dba. Tak, chciałem mówić, że... ale zostawmy. Panie prezesie, ja chciałem też spytać, jeszcze pan tutaj właśnie trochę zaczął ten wątek dbałości o to środowisko naturalne i te metody takie zdecydowanie bardziej naturalne niż te przemysłowe i te zamienniki chemiczne. I tutaj właśnie powołując się trochę na Mintela, który monitoruje rynek oznaczeń marketingowych produktów, które wchodzą na rynek europejski, i widzimy, że w lodach dominują trendy z etycznymi aspektami produkcji. I na 40% produktów w tym okresie pojawiło się oznaczenie, że opakowanie jest przyjazne środowisku, na 33%, że można je poddać recyklingowi. Oznacza to, że regulacje to jedna rzecz, a druga to mamy samego konsumenta, klienta, który bardzo mocno oczekuje tej ewolucji na rynku spożywczym, nie tylko to oczywiście się zawężamy do rynku produkcji lodów, do tej kwestii właśnie związanych z etycznością, dbałością o swoje zdrowie i o zdrowie planety. Jak państwa firma podchodzi do tych spraw związanych z tą zmianą, szeroko rozumianą zmianą zieloną, związaną z zrównoważoną produkcją żywności? Podchodzimy bardzo poważnie. Mamy osobę, która, firmy zatrudnioną, która nad tym trzyma pieczę. Odnośnie opakowań, wszystkie nasze opakowania nadają się do recyklingu i są używane. Współpracujemy z największymi światowymi graczami, firmami na rynku opakowań. W związku z tym tam mamy 100% pewność, że to, co jest napisane czy zapisane w kontrakcie, to jest, bo też oni nie mogą sobie pozwolić, i to jest realizowane.
Robimy różne możliwe, nawet innowacyjne też przez, bo mamy ludzi naszych z działu technicznego, obiegi wody, odzyski. Przyznam się panom, że dużo ciepłej wody my mamy z odzysku. Poproszę sobie wyobrazić szokowe chłodzenie i pasteryzacja. Mamy tak zwane urządzenia chłodnicze i skraplacze i ten odzysk, to ciepło, żeby dostać chłód, należy wydać bardzo dużo ciepła. To my to ciepło łapiemy, że tak określił to jeden z moich współpracowników, mój szefie, my to ciepło łapiemy i mamy ciepłą wodę z tego. A wody się również używa w tego typu firmach bardzo dużo. Mamy obieg zamknięty, też chłodnie wyparne i tak dalej, pomijając nawet, że jak jest możliwość, na ile jest możliwość, na przykład zapraszam, piękne rododendrony mamy na terenie fabryki. Także no, naprawdę pod tym względem oczywiście no, będziemy dalej, bo to nie tylko, że względy już zielona, świat i tak dalej, ale również przy tym wszystkim koszty ekonomiczne wchodzą w grę. Bo ten odzysk, który zrobiliśmy, naprawdę my zaoszczędzamy, a przy tym do atmosfery nie. Ale to jest to, co pan mówi, że bardzo często nam się wydaje, że te inwestycje są drogie, nieefektywne, a de facto jest dokładnie na odwrót. Tylko to trzeba jakby trochę się nad tematem pochylić, zrozumieć technologię i się okazuje, że można w bardzo przyjazny sposób połączyć te dwa elementy. Ale tu też zanim przejdę do ostatniego pytania, bo, które tutaj mamy przygotowane, to też jeszcze chciałem spytać to, co pan redaktor na początku wspominał, a pan też się odnosił trochę w trakcie naszej rozmowy. Pod kątem tych lodów rzemieślniczych, tych kraftowych, jakkolwiek je nazwiemy, czy one są, no bo pan częściowo można powiedzieć, że też na tym rynku działa, czy one są zagrożeniem dla tych dużych procentów lodów takich masowych? O tych, o wolumenach i o tej ekonomiczności skali produkcji pan też wspominał. Jak pan to ocenia? Zagrożeniem nie są, ale żadna konkurencja nie doda, tylko ujmie. Panie prezesie, jakie najbliższe wyzwanie, najbliższe plany przed pana firmą? Milion nagród odgrycana. Milion nagród odgrycana. Są to nagrody, począwszy od kulek lodów, po rurki, po desery, po zamrażarkę pełną lodów, jak również i iPhony. Mamy duży odbiór i bardzo miłe telefony, bo jeden z moich kolegów mówi, słuchaj, poszedłem, czekałem na kogoś, kupiłem lody i pani mi jakąś zdrapkę dała i zacząłem zdrapywać, bo ten ktoś nie przyszedł na czas i wygrałem kulkę lodów i powtórnie mi dała zdrapkę i również wygrał. I był to taki pan już w wieku emerytalnym. Także mówi, lodów mam już na długi okres. Także różne formy i powiem panom, że naprawdę bardzo dobrze to zostało przyjęte. Oczywiście jest to dosyć głośne, bo i na autobusach, gdzie sam jechałem za autobusem, uśmiechałem się, bo fajnie to wyglądało, akurat był czysty autobus, to jeszcze lepiej to wyglądało w radiu, no w mediach. Także no, robimy co możemy, żeby pobudzić po tej pandemii, po tym COVID-zie, ale jestem przekonany, że jeszcze jak pogoda będzie dobra, to będzie niedobrze, a bardzo dobrze. Bardzo pięknie dziękujemy. Ja pan również Zbigniew serdecznie. Zbigniew Grycan, twórca i właściciel marki lodów Grycan, lody od pokoleń, był gościem programu Gabinet Spożywczy. Prowadzili Michał Siwek i Wojciech Szalong. Bardzo państwu dziękujemy. Do zobaczenia.